Cześć, Kamil Czermiński, Mikado Fishing Team. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o wędkach podlodowych, jakie wcieliliśmy do naszej oferty 2020. Testowaliśmy je przez cały sezon 2019, wprowadziliśmy szereg poprawek. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Pierwszą wędką jest Freeze-Eyes, czyli następca zeszłorocznego Figora z nieco udoskonalonym systemem zbrojenia. Jest to wędka o uniwersalnym zastosowaniu. Sprawdzi się zarówno do klasycznych blaszek podlodowych, jak i podlodowego wędkarstwa spławikowego. Podobne zastosowanie ma wędka Icy Float, jest jednak ona nieco delikatniejsza, dodatkowo nieco krótsza. Fajnie sprawdzi się do takich blaszek o wadze od 2 do 4 gramów oraz właśnie wędkarstwa spławikowego, jak sama nazwa wskazuje. Snowstorm Ice to jest taka wędka specjalistyczna. Ona ma 48 cm długości, jest jedną z krótszych wędek, jakie posiadamy w naszej ofercie. Bardzo fajnie się ją transportuje, ponieważ jest takim wygodnym dwuskładem. Jest nieco mocniejszą wędką. Tutaj rekomendowałbym ją osobom, które lubią duże, ciężkie blaszki podlodowe, takie zaczynające się od 5-4 gramów w górę i do połowu na dużych głębokościach. Ma płaską szczytówkę, nie musimy montować kiwoka, bardzo fajnie się sprawdza podczas takiego łowienia. Kolejną wędką do blaszki podlodowej jest Steely Ice. To jest taka klasyczna wędka z płaską szczytówką. Bardzo czuła ta pierwsza sekcja. Fajnie się sprawdzi do połowu już od, myślę, 1,5 grama mniej więcej, jeśli chodzi o blaszki podlodowe. Bardzo sztywny kij. Możemy bez problemu grać tą przynętą i pokolorowana szczytówka będzie nas bardzo fajnie informować o tym, co się dzieje z przynętą. Zostają nam jeszcze dwie delikatne wędki, to jest Frost Ice, wędka z niesamowicie cienką, szklaną szczytówką, którą praktycznie wprawiają w ruch nawet najmniejsze żuczki podlodowe, ciepłą rękojeścią wykonaną z korka o długości 60 cm. Bardzo fajne ugięcie, tutaj zostaje bardzo duży zapas mocy, nawet jeżeli mamy duże ryby na końcu zestawu, możemy je bez problemu wyholować. Z kolei wędka Feeder Ice, to jest najdelikatniejszy kij w naszej ofercie, ma bardzo płynne i głębokie ugięcie. Tutaj rekomenduję do połowu na najdelikatniejsze przynęty podlodowe, czyli mormyszki, żuczki, specjalnie z bardzo czułym kiwokiem, ponieważ jest to kij, dzięki któremu nie przeoczymy żadnego brania, który będzie bardzo fajnie amortyzował odjazdy ryb, na który możemy skompletować jeszcze bardzo cienką żyłkę po to, żeby nie gubiła tych ryb, żeby ten zestaw był możliwie najsubtelniejszy, jak się da. Mam nadzieję, że te kije przypadną Wam do gustu. W naszej ofercie posiadamy jeszcze szereg innych wędek podlodowych, także gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą. Cześć! Thank you.